Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00. Swój udział potwierdziły już takie zespoły jak sztywny Palazji, Meselina czy AFT2. Podczas koncertu zbierane będą pieniądze do puszek wolontariuszy. Będzie również prowadzona licytacja m.in. płyty z autografami gadżetów od sportowców czy wyrobów rękodzielniczych. Każdy, kto indywidualnie chciałby wesprzeć małą Anię, może to bezpośrednio zrobić, przesyłając pieniądze na konto fundacji. Dokładne dane podajemy na stronie eBookhatów.